Wciąż nie milkną echa wyborów parlamentarnych, których wyniki zmieniły układ w nowym Sejmie i Senacie. To, co wydarzyło się 15 października, zaowocowało nie tylko w zmiany personalne. Pod znakiem zapytania stają kluczowe dla rządu PiS-u inwestycje. Budowa fabryki Izery czy projekt CPK. Czy nowy układ sił obudził nadzieję strony społecznej? Fatima Orlińska. Kiedy i w jakim układzie powstanie nowy rząd, tego jeszcze nie wiadomo. Pod znakiem zapytania stoją też największe inwestycje, do realizacji których od kilku lat przygotowywało się Prawo i Sprawiedliwość, a które stały się flagowymi dotychczas rządzącej partii. Jedną z nich, najgłośniejszą z perspektywy fali i skali wywołanych protestów, jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Deklaracje przedwyborcze opozycji były stąd dziś nadzieje przeciwników inwestycji. Dajmy się Sejmowi ukonstytuować, ale pilnujmy i nie odpuszczajmy. I my jako społeczeństwo obywatelskie nie odpuścimy, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I my nad tym cały czas pracujemy, sieciując się i działając. I mamy posłów czy posłanki, które dostały się do nowego parlamentu i jesteśmy przekonani jako społeczeństwo, że będą z nami w tych działaniach współpracować. Pierwsze prace pod budowę CPK i kolei dużych prędkości już ruszyły. Co prawda pod Warszawą, ale wyburzanie tam domów to proces, który wkrótce może stać się faktem w miastach województwa śląskiego. Dlatego o wstrzymanie prac apelują aktywiści ze Stowarzyszenia Ochrona i Rozwój, wysyłając do polityków obecnej władzy i tych związanych z CPK pisma z propozycjami konkretnych rozwiązań. Wnosimy o natychmiastowe wstrzymanie prac rozbiórkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Musimy zaproponować odkup byłym właścicielom, którzy zostali zmuszeni, niektórzy do sprzedaży. Jeśli nie będą mogli, to należy to wystawić przetargu ograniczonym. Jasne deklaracje przeciwko CPK w kampanii wyborczej składała partia Szymona Hołowni. Dziś po ogłoszeniu wyników przyszli posłowie nowego Sejmu nie wycofują się z obietnic. Przeciwnie, zapowiadają, że nic bez konsultacji ze stroną społeczną nie może się odbywać. Na razie jednak wszyscy czekają na powołanie nowego rządu, by móc w ogóle mieć dostęp do pełnej dokumentacji w sprawie kluczowych inwestycji Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy zwolennikami zmian na kolei i inwestowania w ten rodzaj komunikacji ekologicznej, ale jesteśmy przeciwnikami projektu przygotowanego przez poprzednie rządy, przez CPK, właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ w takiej formie jest to bez sensu, jest to nieprzemyślane, jest to ogromna inwestycja, która tak naprawdę nie przyniesie realnych, pozytywnych skutków dla mieszkańców. Pod znakiem zapytania stoi dziś również budowa fabryki Izery, na potrzeby której wycięto wiele hektarów lasu w Jaworznie. Prototypy polskiej produkcji elektryków prezentowano już 3 lata temu, a pierwsze sztuki samochodów miały wyjechać z hali produkcyjnej jeszcze w tym roku. Z upływem miesięcy wszystko przesuwało się w czasie, by finalnie produkcja rozpoczęła się końcem 2025 roku. Nastrój społeczeństwa teraz jest, mogę powiedzieć, że optymistyczny. Musimy patrzeć, że tak powiem, w przyszłość, to znaczy przede wszystkim na miejsca pracy, które, no jak już tego lasu nie ma, no to powinny te miejsca pracy tam być. No tylko teraz pytanie, czy rzeczywiście ta Izera to jest taki projekt, który w końcu dojdzie do skutku, dlatego że lasu nie ma, nie jest nawet wbita łopata, a już 500 milionów zostało na to wydane. Więc no, nastroje są takie, że no, liczymy, że powstaną tam miejsca pracy, bo to jest też ważne, zwłaszcza dla młodych osób, które są tutaj w naszym regionie śląskim. Jak mówią aktywiści, pośród których jest spora grupa młodych osób, którym sprawy ekologii są bliskie, oczekują w tej sprawie konsultacji społecznych. To pozwoliłoby ich zdaniem na racjonalne zagospodarowanie terenu, który po objęciu władzy przez nowy układ w rządzie niekoniecznie musi być w przyszłości fabryką samochodów elektrycznych.